Zapraszam, Michał Korościel. A gościem Radia Z jest Natalia Maliszewska, reprezentantka Polski w short tracku. Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry, dzień dobry. Natalia wróciła 2 dni temu do Polski po fantastycznych występach w Azji. Wygrałaś Puchar Świata w Pekinie na 500 metrów i byłaś druga w Nagoi. Czy spodziewałaś się, że tam będzie aż tak dobrze? To nie było wielkie zaskoczenie. Ja wiedziałam też, jak się przygotowywałam, wiedziałam, jaką pracę wykonałam, wiedziałam też, w jakiej dyspozycji jestem, bo mieliśmy też próbne starty, więc jakby byłam bardzo szczęśliwa, że to wszystko, co zrobiłam, to, co wypracowałam, to po prostu przełożyło się na wynik. I już nie było tak wielkim zaskoczeniem, że wygrałam Puchar Świata, bo już robiłam to wcześniej i to dwukrotnie. A teraz to było tak jakby bardzo, bardzo miła i fajna nagroda, szczególnie na początek sezonu. Natalia, ja wiem, że sportowcy tego nie lubią, ale czy chcesz, czy nie, po takich wynikach w Azji, ty jesteś jedną z naszych większych nadziei medalowych przed igrzyskami w Pekinie. Jak się z tym czujesz, będąc nadzieją medalową całej Polski? To bardzo miło, że jestem zauważalna i opisywana w ten sposób. Ja również myślę sobie o tym, że ten medal olimpijski jest w moim zasięgu i jest to też moje marzenie, aby w końcu go zdobyć, więc w moich rękach jest tylko to, aby jakby jak najbardziej przełożyć to wszystko na wynik. Oczywiście życzę sobie tego, żeby ten wynik się ziścił, ale też wiem, jak nieprzewidywalną dyscyplinę trenuję i że naprawdę wszystko do ostatnich metrów może się wydarzyć. Natalia, jak duże znaczenie miało to, że te wygrane zawody Pucharu Świata były w Pekinie, na tej arenie, na której za 90 parę dni będą się odbywały Igrzyska Olimpijskie? Czy to w ogóle miało znaczenie? Czy dzięki temu zbudowałaś jakąś przewagę psychiczną? Bo będziesz mogła sobie pomyśleć za te 90 parę dni, ja już tu byłam, ja już tu wygrałam, teraz trzeba to tylko powtórzyć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Medal zdobyty na arenie olimpijskiej jest niesamowitym sukcesem. Też głównie dlatego, że po prostu przetestowałam lodowisko, przetestowałam obiekt najlepiej jak się tylko dało, więc kiedy już będę na tych igrzyskach, kiedy już będę w tym miejscu, myślę, że zabiorę ze sobą ten medal z Pucharu Świata i będę myślała o nim jako taki przedsmak tego, co może się wydarzyć właśnie w lutym. Dobrze, Natalia, ty po swoim zwycięstwie w Pekinie powiedziałaś: hura, nie jechałam jak kurczak z obciętą głową. Co to znaczy? Oj, to znaczy, że byłam bardzo, bardzo świadoma w trakcie tego biegu. Jakby nie było na zasadzie, że wystartowałam i po prostu jechałam jak najszybciej mogłam, bo chciałam dojechać do mety, tylko ja wiedziałam tak naprawdę, co ja chcę zrobić. Wiedziałam, że muszę zrobić dobry start, potem mocno się rozpędzić i robić tak naprawdę wszystko to, co robiłam do tej pory, czyli od eliminacji, potem kolejny bieg, potem ćwierćfinał, półfinał i finał, więc tak naprawdę miałam ze sobą 5 ciężkich biegów. I chciałam je wykonać, chciałam wykonać ten bieg finałowy w ten sam sposób, który przejechałam w poprzednie biegi, w których pokonywałam kolejny rekord Polski. I jakby pamiętać o tym, co daje mi tę prędkość, co daje mi to przyspieszenie i w czym jestem dobra, bo pokazywałam w każdym biegu, że jestem niesamowicie silna i szybka i że mam przewagę między sobą a dziewczynami prawie pół sekundy. Na 500 metrów to jest ogromna różnica, więc na tym się chciałam skupić, żeby bardzo spokojnie i świadomie podejść do tego biegu. Ty jesteś tym typem sportowca, o których się mówi, ten to jest silny mentalnie, temu to głowa nie przeszkadza. Czy ty czujesz się rzeczywiście taką pewną siebie zawodniczką, że ty nie masz takich stresów, orety, nie wytrzymam, orety, one takie dobre. Ty jesteś tą, na którą się patrzy, czy ty jesteś tą, która patrzy na inne i mówi wow? Bo ja mam wrażenie, że ty jesteś tą właśnie mistrzynią mentalną. To w takim razie sprawiam bardzo dobre pozory, ale z drugiej strony cieszę się, że te pozory takie sprawiam, bo chciałabym, żeby tak mnie odbierano. Mimo tego wiem, że jestem też człowiekiem i też przeżywam stres, przeżywam to, że chciałabym zrobić wszystko tak, jak należy, chciałabym dojechać do mety i cieszyć się z tego wyniku, ale z drugiej strony też
troszeczkę pracowałam nad tym, żeby ta jednak moja głowa była silna. Natalia, wiesz co, dzisiaj jak na ciebie się patrzy, to widzi się uśmiechniętą dziewczynę, która odnosi sukcesy, która jedzie do Pekinu po medal, która, jak mówiłaś, jest silna mentalnie, ale na ile, bo ja mam wrażenie, że wszyscy słuchacze nie wiedzą, na ile to, jaka jesteś dzisiaj, wypływa z twoich problemów z przeszłości, bo byłaś wyrzucana z kadry, było ci zabierane stypendium, musiałaś się przenieść do Kanady, później był dramat rodzinny, była śmierć mamy. Na ile to wszystko zbudowało cię jako zawodniczkę i na ile dzisiaj jesteś świadoma tych wszystkich doświadczeń i mądrzejsza tymi doświadczeniami? To prawda, rzeczywiście w moim życiu wydarzyło się już wiele. Mam wrażenie, że mam trochę więcej lat niż rzeczywiście mam. Ale każdy z tych biegów tak naprawdę, z tych biegów, no w sumie można to tak powiedzieć, każdy z tych wydarzeń w moim życiu kształtowały mnie bardzo mocno i jako młoda zawodniczka tak naprawdę musiałam wyjechać za granicę, za ocean i trenować. Jakby na szczęście miałam przy sobie siostrę, ale to na pewno nie była łatwa sprawa. Musiałam podejmować bardzo dużo takich poważnych decyzji, więc moja dojrzałość taka przyszła chyba troszeczkę wcześniej niż moim rówieśnikom. Później jakby no życie troszeczkę zmieniło, nie szło tak, jak byśmy wszyscy chcieli. I myślę, że te sytuacje rodzinne też pokazały mi, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć następnego dnia. To nauczyło mnie troszeczkę tego, żeby się cieszyć każdego dnia, cieszyć się tym po prostu, że jestem zdrowa, że nic mnie nie boli. I kiedy mam na przykład ciężki trening, myślę sobie, dobrze, no ale trudno, no bolą mnie nogi, bo bolą, powolą i przestaną. Jakby często staram się nie wyolbrzymiać problemów i myśleć o tym, że przecież wszystko jest okej. Jakby nawet jak z kimś rozmawiam i ktoś na przykład pyta się mnie, co ci życzyć na tego, czego ci życzyć, to zawsze mówię, że zdrowia, bo jakbym miała zdrowia, to ja sobie po prostu poradzę. Więc to są takie rzeczy, małe rzeczy, które ja doceniam. Doceniam słońce, że świeci, doceniam to, że jest ciepło, chociaż to jest sport zimowy, więc trochę to się nie łączy ze sobą. Ale docenianie małych rzeczy i uśmiecham się, cieszę się z tego, co robię, cieszę się, że mi wychodzi i cieszę się, że ludzie tak bardzo i dobrze i pozytywnie to odbierają. No właśnie, wiesz co, bo nawet sportowi idole w Polsce mają jakichś wrogów. Ja usilnie próbowałem znaleźć jakiegoś twojego wroga, jakiegoś krytyka. Nie da się w internecie znaleźć. Jak to się robi, że wszyscy cię lubią? Jakbyś im płaciła normalnie. nie wiem, jak to się robi. Ja w sumie staram się być sobą, jakby nie myślę o tym, żeby, nie wiem, nie machać rękoma, kiedy rozmawiam. No jak chcę machać rękoma, to będę machać. Pewnie, też pomacham, nie ma problemu. I wiem, że to są takie rzeczy, które gdzieś tam z psychologicznego punktu widzenia może to nie jest, nie wiem, takie dobre, tak, ale zawsze staram się być sobą i też kiedy opowiadam o łyżwach, o swoich wynikach, no to ja opowiadam o tym, co robię na co dzień, co lubię, jakby to nie jest coś, na czym się nie znam, więc jakby mogłabym gadać o tych łyżwach i gadać, ale zawsze staram się tak jakby no, być sobą i przekazywać tą moją energię taką sportową innym. Natalia Maliszewska jest gościem Radia Z. Teraz przenosimy się na radioz.pl, na naszego YouTube'a i Facebooka. Zapraszamy. Dobrze, Natalia, to porozmawiamy teraz o twojej siostrze. Czy ona nadal jest dla ciebie twoją jakąś inspiracją, czy tak może było, a teraz już jest niekoniecznie tak? Jak wyglądają teraz wasze relacje i co dzięki niej masz, a co ona ma dzięki tobie? O, ja mam na pewno dzięki niej to, że w ogóle znajduję się w miejscu, w którym jestem teraz. Gdyby nie Patty, to pewnie nie zaczęłabym jeździć na łyżwach, tylko możliwe, że tańczyłabym dalej taniec towarzyski, który kiedyś był moim pierwszym takim sportem, który uprawiałam. I tak, Patty wciąż jest moim idolem, bo nieraz pokazywała to, jaką silną osobowością jest powrót po ciężkiej kontuzji, po złamanej nodze, a ona wciąż jest w grze, wciąż jest w kadrze narodowej, wciąż razem się ścigamy i mam wrażenie, że z biegiem czasu, im ona jest starsza, tym jest coraz lepsza.
A jaki jest idealny wiek właśnie dla zawodnika uprawiającego twoją konkurencję? Ty masz 26 lat, siostra jest o 7 lat starsza, prawda? Dobrze mówię. Jaki tak, jest idealny wiek do odnoszenia sukcesów? Myślę, że nie ma takiego wieku. U nas zawodnicy, którzy osiągają niesamowite sukcesy, mają od nawet niecałych 18 lat do nawet 36 lat, tak jak jest to u mężczyzn w naszej dyscyplinie. Więc jest to trochę ciężko powiedzieć, bo jednak każdy z nas rozwija się w innym tempie, każdy z nas dojrzewa w innym tempie. Gdzieś tam ta fizyka i to, kiedy nabieramy tej największej siły, jest różne w naszych, jeśli chodzi o zawodników. Ale nie ma. Myślę, że to jest naprawdę jeden wielki taki rozstrzał, którego nie da się jakby wypunktować. Pytam o to, wiesz co, bo każdy sportowiec już po karierze, na przykład rozmawiałem z Tomkiem Sikorą, z Justyną Kowalczyk, z Adamem Małyszem, mówi, że są takie jedne igrzyska, na których wiesz, że jesteś w szczycie formy. Dla Tomasza Sikory to był na przykład Turyn 2006, chociaż był i wcześniej, i później jeszcze w Vancouver. I zastanawiam się, czy ten Pekin 2022 to będą te twoje igrzyska, czy na przykład o tobie najgłośniej to będzie w Mediolanie w 2026. Ty w ogóle rozważasz coś takiego? Czy myślisz sobie, kurczę, co będzie, to będzie? Znaczy, powiem tak, rzeczywiście teraz w moim wieku czuję się najbardziej dojrzała, najbardziej świadoma i najbardziej jakby rozeznana w tym, co robię. Wcześniej, ja przyznaję się do tego, że wcześniej ja byłam totalnie nieświadomym zawodnikiem. Ja wchodziłam na bieg, robiłam to, co tam mi się wydawało, że mam zrobić, jechałam po prostu szybko i w lewo, typowy kurczak z odciętą głową. A teraz naprawdę, kiedy wchodzę na bieg, wiem, co muszę zrobić i rzeczywiście ta świadomość daje niesamowity spokój. Jakby ja też dopiero teraz to jakby osiągam, myślę, po 14 latach trenowania. Myślę sobie, dobrze, lepiej później niż wcale. Ale rzeczywiście, myśląc o przyszłych igrzyskach i myśląc o tym, jak się czuję teraz i jakie w ogóle są, jakie ja mam nastawienie wobec igrzysk, to myślę, że to mogą być te igrzyska, które, o których będzie głośno. I jakby sama po sobie czuję się bardzo silna. To jest naprawdę niesamowite uczucie, kiedy ja czuję, że moje ciało jest po prostu gotowe, żeby ścigać się o to, o czym marzę, więc jakby ciężko jest to tak wytłumaczyć, ale naprawdę i tu, i całe ciało czuję, że po prostu to jest ten taki moment, w którym może się dużo zadziać. Dobrze się tego słucha. Czy ty pracujesz z psychologiem? Czy czemu zawdzięczasz ten spokój wewnętrzny i tę pewność siebie? Tak, współpracuję z psychologiem. Pozdrawiam Natalię Pawelską, która jest naszym psychologiem całej naszej kadry. I może ja nie potrzebowałam aż tak dużej zmiany, jakiejś ingerencji, takich wielkich zmian lub zajęć właśnie z Natalią, ale myślę, że takiego człowieka z boku, który często jakby pokazuje rzeczy w innym świetle. I kiedy mi się wydawało właśnie czasem, że Boże, że to jest koniec świata, a ktoś mówi, że spokojnie, przecież to jest dobry moment na to, żeby załóżmy, jak i działa się jakaś kontuzja, to jest dobry moment, nie ma lepszego momentu, żeby na przykład przychorować trochę, albo nie wiem, żeby złapać jakąś delikatną kontuzję. Było dużo czynników, które gdzieś tam powoli taką zwykłą rozmową z człowiekiem wprowadzałyśmy. No i budowanie pewności siebie poprzez wyniki głównie, myślę, dało mi ten właśnie spokój. A czy ty żyjesz tymi igrzyskami w takim sensie, że interesujesz się wszystkim, co dzieje się dookoła igrzysk, tymi obostrzeniami dla niezaszczepionych, kwarantannami, tymi, gdzie sportowcy będą mogli wyjść, a gdzie nie będą mogli? Czy starasz się być może odciąć od całego tego zewnętrznego świata igrzysk i skupić wyłącznie na tych dniach i tych godzinach, w których ty będziesz startowała? Jakie jest twoje podejście? Totalnie nie zastanawiam się nad tym, jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że w sumie teraz odbyła się próba olimpijska. Więc gdzieś tam już jakby te takie igrzyska sobie odbyłam, szczególnie jeśli chodzi o te obostrzenia. Ale jakby ja osobiście totalnie nie wchodzę w te rejony. Myślę tylko tak naprawdę o tym,
co jest przede mną, co ja mam zrobić, bo myślę, że to są takie rzeczy, które mogą wytrącić człowieka z równowagi, niepotrzebnie zaprzątać głowę. Jakby ja się nie stresuję tym, że nie będę mogła wyjść, bo jak już w końcu wyjdę stamtąd, to już będę mega szczęśliwa, bo wiem, że jakby przynajmniej w mojej głowie wyobrażam sobie, że wychodzę stamtąd z medalem, więc nie obchodzi mnie reszta. Dobra, Natalia, spróbujmy short track przybliżyć człowiekowi, który być może z tą dyscypliną nie ma zbyt wiele wspólnego, bo ty mówisz, ważne są warunki lodowe. Czytałem wywiad z tobą po Pekinie, że nagrywałaś wszystko, gdzie jest szatnia, jaki jest lód, jak to wszystko wygląda. I teraz zadaję pytanie człowieka, który nie bardzo wie, o co w tym chodzi. Natalia, po co ty to nagrywałaś? Lód wszędzie jest taki sam. Jak Wisła zamarznie w Warszawie, to będzie też lód. Co tam nagrywać? Co tam się przygotowywać? Czym się różni jeden lód od drugiego? No właśnie, to nagrywanie i jakby zapamiętywanie takich rzeczy, to też był jeden z pomysłów naszej Natalii, psycholog. Mhm. To, żeby zapamiętać po prostu takie rzeczy, bo gdzieś tam w trakcie biegów, tej próby przedolimpijskiej, takie rzeczy mogły nam umknąć, jakby, bo skupialiśmy się na tym, żeby dobrze wypaść, żeby robić rozgrzewki i starać się przechodzić dalej i walczyć o kwalifikację olimpijską, bo to też jest bardzo ważne. Ale też, żeby po prostu sobie co jakiś czas przypominać, jak wyglądało lodowisko, żeby po prostu ta głowa wiedziała, że tam się na przykład bardzo dobrze czułam, bo na przykład wygrałam tam Puchar Świata, że lód był naprawdę bardzo dobrej jakości. I jeśli chodzi o lód właśnie, to nie jest też tak, że no wiadomo, wszyscy, no zamarznięta woda, tak? Właśnie. Ale tak jak na pewno słuchacze może sobie zdają sprawę, że na przykład w Tokio bieżnia była szybka. Mhm. I o tym też się mówiło. Tak. I to też tak na przykład się wydaje, no jak bieżnia, przecież no bieżnia została wylana i wszyscy po niej biegają. Ale tak samo też jest u nas z lodem. Lód może być szybki, może być wolny. To są rzeczy, które są dodawane, to są substancje, które są dodawane do wody. Temperatura lodu, temperatura też, która znajduje się na arenie. Też wszystkie takie małe czynniki mają wpływ, bo nawet zmiana temperatury o jeden stopień może już spowodować, że na przykład lód nie będzie szybki. Więc od technicznej strony może nie jestem idealna i nie mam tak dużej wiedzy, ale są te rzeczy bardzo ważne. Jeśli już myślimy o takim efekcie końcowym, czyli o tym, jak ten lód będzie się zachowywał. No dobrze, to ty wolisz szybki lód czy wolny lód? Czy ty masz na przykład swoje marzenie, ile powinno być stopni w tej arenie i ile powinien mieć stopni ten lód? Czy ty masz swoje takie wymarzone warunki, czy jesteś zawodniczką uniwersalną? Nie, niestety nie jestem uniwersalna, ale lód uwielbiam szybki, bo wiem, że na szybkich lodach nie wszyscy umieją jeździć i to trzeba zauważyć. Ja na szybkich lodach dobrze się odnajduję. Na takich lodach potrafię wykorzystać wszystko to, co mam w nogach, bo potrafię się tam bardzo mocno zaprzeć i wykorzystać tą siłę środkową, którą mamy na klocku centralnym. I rzeczywiście jestem fanką szybkich lodów. Lubię, kiedy jest cieplej na arenie, kiedy po prostu zdjęcie przed startem kurtki lub bluzy nie robi ze mnie nagle trzęsącej się chihuahły, nawiązując do mojego piesa. Więc tak, wolę, kiedy jest cieplej, kiedy po prostu moja rozgrzewka gdzieś tam nie traci swojej wartości przed biegiem. I żeby było jasno, żeby było wszystko widać, żeby było widać to, co się dzieje przede mną, czyli ja prowadząca, widząca klocki i rozciągająca i rozprowadzająca bieg. Ty już w głowie rozgrywasz ten bieg olimpijski, prawda? No troszkę tak, szczególnie, że teraz po tych dwóch pucharach świata to naprawdę mam coś takiego, że ludzie zadawali mi pytania, czy może oglądałaś biegi zawodniczek, czy może ktoś cię zaskoczył, czy może widziałaś kogoś, kto się tak jakoś wybił bardzo mocno, no to ja tak odpowiadałam, że nie, że kurczę, no w sumie powiem szczerze, że wszystkie biegi na 500 metrów prowadziłam sama, więc nawet nie miałam czasu, żeby się odwrócić do tyłu i sprawdzić, kto za mną jedzie. I tego sobie życzę, żebym nie miała nikogo przed sobą, żebym to ja była tą faworytką i najmocniejszą zawodniczką, która będzie tak mocno prowadziła bieg i tak szybko,
że z tyłu tak naprawdę dziewczyny będą walczyły o to, żeby się utrzymać. Dobra, Natalia, czy jest jakiś element łyżwiarskiego rzemiosła, że tak to nazwę, który ty musisz jeszcze poprawić? Twoim zdaniem, czy weszłaś na szczyt i właściwie wszystko od początku do końca robisz perfekt? No jest w tym coś takiego, że jednak umiem w te 500 metrów. I umiesz, gdzieś nie? Tam chyba umiem. Umiesz, tak. W końcu się nauczyłam i myślę, że na pewno są jakieś takie małe rzeczy, które można by było poprawić, ale efekt końcowy przez ostatnie 2 tygodnie dawał mi niesamowity wynik i dobry rezultat, że myślę, że nie ma sensu gdzieś tam doszukiwać się nie wiadomo jakich rzeczy, jakichś małych, drobnych rzeczy, bo to, co mam w nogach i to, co mam w głowie, działa, więc myślę, że jeśli... Ojeju. O, chihuahua. Więc jeśli po prostu to zostanie i nad tym będę pracowała i kontynuowała tą pracę, to naprawdę będzie dobrze. Będzie jeszcze szybciej, mam nadzieję tylko. No dobrze, to powiedz jeszcze, jak jest z szukaniem szczytu formy? Bo ja dość często rozmawiam ze skoczkami narciarskimi i oni mówią, no trzeba zrobić tak, żeby ten szczyt formy przyszedł między 4 a 20 lutego 2022 roku. I nawet jak będziemy słabo skakać w listopadzie, grudniu, to proszę się nie przejmować, bo szczyt formy ma przyjść właśnie wtedy. Czy uważasz, też coś takiego jest? Nie chcę oczywiście mówić, że twój szczyt formy jest teraz, bo wygrywasz i zaraz on minie, ale jak to jest? Czy też można się tak przygotować, że najszybsza będziesz na początku lutego? Dokładnie tak, jak to rozmawiałam z trenerką, mówiła mi, jak ktoś będzie się ciebie pytał, czy to nie jest za wcześnie, to powiedz mu, że w lutym będziesz jeszcze szybsza. Także ja tak odpowiadam na to pytanie. To, że jestem na szczycie tabeli i jestem faworytką do zdobycia kolejnego Pucharu Świata, sprawia tylko tyle, że jakby będę miała na przykład lepszy bieg na 500 metrów na igrzyskach, bo nasze biegi są rozpisywane potem po tabeli i rankingu Pucharów Świata. Więc ta moja forma i dobre występy też przydadzą mi się na igrzyska. Czy ty masz świadomość tego, że dzięki tobie w Polsce ludzie w ogóle poznają słowo short track, że wcześniej nie bardzo nawet wiedzieli, że coś takiego jest? To jest trochę tak, oczywiście zachowując skalę, jak z Robertem Korzeniowskim, że przed Atlantą 9-6 ludzie w ogóle nie wiedzieli, że chodząc można zdobyć olimpijski medal, że jest coś takiego jak chód sportowy. Wyszedł Robert Korzeniowski i to się okazało naszą dyscypliną narodową. I teraz myślę sobie, że tak trochę jest dzięki tobie, że moja mama pyta, a co to jest ten short track, czy czym to się różni, że wiesz, ludzie poznają ten termin, czy ty zdajesz sobie sprawę, że to ty jesteś tą dziewczyną, która ciągnie za sobą całą dyscyplinę? No teraz ja już wiem i teraz już wiem, jestem tego świadoma i jest mi naprawdę niesamowicie miło, że w sumie tak naprawdę moja siostra zapoczątkowała, bo jest multimedalistką Mistrzostw Europy, więc gdzieś opatii na samym początku było cały czas też rozpoznawalna i gdzieś ta dyscyplina powoli, powoli gdzieś tam się przeciskała przez te media. No a ja teraz to po prostu przejęłam pałeczkę i to ciągnę, więc no, jest mi ogromnie miło, że to ja mogę reprezentować naszą dyscyplinę, ale też wiem, że jest rzesza ludzi, którzy gdzieś cały czas trenują po to, żeby tą pałeczkę ode mnie po prostu przejąć kiedyś. I to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Natalia Maliszewska była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.